Cześć Tomek z tej strony od kelnera do Witam Cię serdecznie i w dzisiejszym odcinku odpowiem Ci na pytanie jak znaleźć pomysł na siebie i będzie to bardzo nietypowy, troszeczkę dłuższy odcinek bardzo inspirujący, bardzo motywujący, w którym pokażę Ci moją osobistą historię i przeczytam Ci w tym filmie właściwie mój artykuł, który napisałem na bloga. Będzie to coś w rodzaju podcastu czytania może dłuższego artykułu, coś w rodzaju audiobooka który zainspiruje Cię do działania i pomoże odnaleźć Pomysł na siebie i będzie to moja bardzo osobista historia. Dołączę też troszeczkę zdjęć do tego filmu, które też znajdują się w artykule. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania tego filmu w całości. Do dzieła! Dostaniesz dzisiaj ode mnie wiele cennych wskazówek, i wszystko to, co tu przeczytasz, zobaczysz, usłyszysz, jest oparte na mojej osobistej historii. Udowodnię Ci, że możesz zmienić co tylko zechcesz w swoim życiu. Nawet jeżeli jesteś osobą teraz w bardzo kiepskiej sytuacji i masz w swoim dotychczasowym koncie, na swoim koncie wiele porażek, pokażę Ci tutaj moją przemianę na przestrzeni kilku lat oraz moją osobistą historię. Celem tego filmu, tego artykułu to zainspirowanie ciebie do działania i zachęcenie do uwierzenia w swoje możliwości. I tutaj pokażę Ci, pokazuję w tej chwili zdjęcie mojej osoby sprzed kilku lat, było to w roku 2012, jeszcze w moim rodzinnym Oświęcim, ponieważ ja jestem z Krakowa, a to jest zdjęcie jeszcze z rodzinnego Oświęcimia w roku 2012, gdy byłem w bardzo kiepskiej sytuacji w moim życiu, naprawdę miałem bardzo ciężkie czasy i wiele mi się rzeczy w życiu nie udawało. Kompletny brak pomysłu na siebie, na swoje życie, tak w jednym zdaniu. Mogłem określić samego siebie jeszcze kilka lat temu. W 2012 roku byłem w bardzo kiepskiej sytuacji życiowej. Nie pracowałem, moja firma przestała istnieć, mój wieloletni związek się walił i dopada mnie depresja. Ilość porażek, które mnie spotkały, była tak duża, że, nienawidziłem, przepraszam, że nie widziałem żadnych możliwości na poprawę mojego życia. Kiedy nie masz pomysłu na życie, tak się właśnie dzieje czyli dzieje się bardzo źle. Nie można niestety iść do przodu nie posiadając żadnego pomysłu na siebie ani żadnych celów. Jesteśmy wtedy jak statek bez kapitana. Jak znaleźć pomysł na siebie w takim razie? Pisząc ten artykuł, teraz w 2019 roku znajduję się w zupełnie odwrotnej sytuacji. Z mojego nowego mieszkania roztacza się piękny widok na cały Kraków. Ostatnie kilka lat pracowałem z sukcesami jako menadżer restauracji w centrum Krakowa i odszedłem z pracy na etacie w kierunku własnego biznesu online. Mój biznes online, czyli sprzedaż książek na Amazonie oraz blogowanie, przynosi mi pięciocyfrowe dochody i umożliwia mi wspaniałe życie. Posiadam piękną narzeczoną i w przyszłym roku planujemy ślub. Dawne nieudane związki to przeszłość, moje zdrowie i kondycja fizyczna są również w bardzo dobrym stanie, gdyż regularnie ćwiczę i dbam o swoją dietę. Jednak jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. Pamiętam doskonale, jak resztkami sił przeprowadzałem się do Krakowa w 2013 roku i wnająłem obskurną kawalerkę w Bronowicach. Chciałem się wyrwać z oświęcimia rodzinnego i zacząć nowe życie. W drzwiach wejściowych w kawalerce miałem dziurę, przez którą można było zobaczyć wszystko, a spod wanny w nocy wychodziła zawsze armia robali. W budynku tym mieszkali sami studenci i ludzie, którzy nie radzili sobie w życiu najlepiej. Był to budynek z małymi mieszkaniami na wynajem, a pod nim znajdował się magazyn ze sprzętem medycznym. I teraz na zdjęciu widzisz właśnie ten budynek w Bronowicach w Krakowie. Było to moje pierwsze miejsce zamieszkania w tym mieście, w którym wynajmowałem swoją kawalerkę. Było to ciekawe doświadczenie, bardzo miejsce. Raczej brudne i stare, bardzo specyficzne, i nie ma takiego raczej drugiego w Krakowie, ponieważ był to budynek jakby na odludziu, gdzie na dole był magazyn, i bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i specyficzne miejsce. Przeniosłem się wtedy do Krakowa i pracowałem w sortowni odzieży używanej. Moja praca polegała głównie na przerzucaniu kilkudziesięciokilowych worków z używanymi ciuchami. Zarabiałem wtedy nie więcej, niewiele więcej niż wynosił koszt wynajęcia mojego mieszkania. Nie posiadałem też praktycznie żadnych oszczędności i znajdowałem się w bardzo trudnej sytuacji. Co najgorsze, nie miałem żadnego pomysłu na siebie. Byłem dosłownie w piekle. I teraz na zdjęciu widzisz yy, moją kawalerkę z Bronowic, i był to rok 2013, pierwsze dni w tym mieszkaniu. W dziurę w drzwiach zakleiłem taśmą izolacyjną. I powoli do przodu każdego dnia parłem. Drzwi trzeba było też solidnie dociskać, aby w ogóle się zamknęły. Dzisiaj się z tego śmieję, ponieważ w moim mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, jest nawet samo zamykacz w drzwiach. Nie trzeba ich nawet zamykać. I teraz, co zrobić, gdy nie ma się pomysłu na siebie? Co takiego ja zrobiłem, żeby zmienić swoje życie, ponieważ o tym jest ten artykuł? Nie miałem przecież żadnego pomysłu na siebie. Punktem zapalnym była książka Sekret milionera, która po raz pierwszy w życiu dała mi wiarę w to, że mogę osiągnąć wielkie rzeczy. Zanim powstał mój finalny pomysł na siebie, inspirowałem się właśnie książkami z szeroko pojętego rozwoju osobistego. Czytałem biografie znanych osób oraz książki biznesowe. Powoli zaczynałem zyskiwać wiarę w to, że mogę coś zmienić i że mogę być kimś więcej. Niż wynajmującym starą kawalerkę magazynierem. I teraz na zdjęciu widzisz moją kawalerkę. I jak dobrze, jak dobrze się przyjrzysz, to znajdziesz na, na głośniku pod stołem pierwsze książki, które dawały mi motywację do działania. Tak przy okazji była to kawalerka na poddaszu pod numerem 13. Oczywiście bardzo szczęśliwym. I była to malutka kawalerka, która miała 25 metrów kwadratowych. I znajdowała się właśnie na poddaszu, była tam właściwie taki jeden mój pokoik z łazienką, kuchnia była oczywiście w salonie i przez tą pamiętną dziurę w drzwiach można było na początku zobaczyć moje łóżko. Co więc zrobić, kiedy nie masz pomysłu na siebie? Przede wszystkim inspiruj się, jak to mówię na moim blogu bardzo często. Czytaj książki i staraj się każdego dnia, krok po kroku zmieniać swoje przekonania w głowie. Znajdź sobie może mentora, którego będziesz naśladować. Może to będzie znana osoba i autor książek, a może przedsiębiorca w firmie za rogiem, którego znasz. Nieważne. Szukaj wzorów do naśladowania i zmieniaj swoje myślenie. Wykraczaj poza swoje otoczenie oraz poza swoich znajomych oraz rodzinę. Szukaj cały czas inspiracji i pomysłu na siebie. W tych czasach, przy pomocy internetu, masz dostęp praktycznie do całego świata. Jak znaleźć w takim razie pomysł na siebie? Działaj i bądź cierpliwą osobą. Działaj i daj sobie czas. Nic nie zmienia się od razu. Żeby zmienić swoje życie o 180 stopni, będziesz na pewno potrzebować przynajmniej kilku lat. Jednak wielka zmiana składa się właśnie z tego każdego pojedynczego dnia, o który musisz zawalczyć codziennie. Jeżeli jesteś na etapie czytania, inspiracji, szukania pomysłów, to jesteś na dobrej drodze. Pamiętaj o tym. Każde przeczytane zdanie w książce, praca w ciekawym miejscu lub szukanie informacji na temat różnych możliwości przybliżają cię do sukcesu. Staraj się również zmieniać swoje otoczenie na bardziej inspirujące. Mi niesamowicie pomogła zmiana pracy w magazynie na pracę kelnera w restauracji w centrum Krakowa. Dlaczego? Ponieważ z brudnego magazynu przeniosłem, się, przeniosłem swoje życie do ładnej restauracji, gdzie miałem czas i okazję. Na poznawanie nowych osób. Całkowicie odżyłem i zyskałem mnóstwo energii. Tutaj na zdjęciu teraz zobaczysz, mnie w pracy jako kelnera było to już po paru miesiącach pracowania jako kelner i tutaj ja jestem w pracy, akurat poszukiwaliśmy nowej osoby do pracy, i ja stworzyłem kartkę, którą potem powiesiliśmy na drzwi i szukaliśmy nowej osoby. Co ciekawe, na tą kartkę przyszła osoba, która potem była moją wieloletnią. Wieloletnią. No, może nie wieloletnią, ale dziewczyną, z którą byłem przez półtora roku. I tutaj jest właśnie troszeczkę historii. Ja w restauracji, w pracy. I pamiętam, że wtedy byłem bardzo szczęśliwy, uczyłem się nowych rzeczy, i to były bardzo fajne czasy. Sama zmiana pracy nie dała mi od razu pomysłu na moją osobę. Ale był to bardzo ważny krok w tym kierunku. Moje najbliższe otoczenie stało się. Zupełnie inne i zdecydowanie bardziej pozytywne. Miałem pierwszy raz w życiu z kim dyskutować na temat rozwoju osobistego i książek. Pojawiły się wokół mnie osoby, które również, tak jak ja, szukały pomysłu na siebie. Pracując wcześniej w magazynie odzieży używanej, nie miałem kompletnie w swoim otoczeniu żadnej osoby, która chciałaby cokolwiek zmienić w swoim życiu. Wręcz przeciwnie. Doskonale pamiętam, jak jeden z magazynierów kiedyś do mnie powiedział: Ja chcę mieć. 1600 zł na rękę i święty spokój. Tak bardzo wstrząsnęły mną te słowa, gdyż było to najstraszniejsze, co mogłoby mnie spotkać w życiu. Dlatego, w poszukiwaniu pomysłu na siebie, staraj się działać i nie bój się zmian. Zaryzykuj czasem zmianę swojego otoczenia i pracy, bo dzięki temu wcześniej czy później trafisz na ciekawe osoby oraz ciekawe miejsca, które cię naprowadzą na kolejne. Nowe rzeczy. Przeprowadzka do Krakowa, praca na magazynie oraz praca w restauracji z czasem doprowadziły mnie do sytuacji, gdzie mój pomysł na siebie odnalazłem. Nie byłoby to możliwe bez wiary oraz bez forsowania zmian w moim życiu, takich jak zmiana miasta oraz zmiana pracy. I tutaj na zdjęciu zobaczysz mnie w pracy kelnera. Był to rok 2014. Po ciężkiej zmianie w pracy i tutaj ja jestem na zdjęciu, jak relaksuję się i doskonale pamiętam ten dzień, to było lato 2014. Zdjęcie robił mi mój kolega barman, który swoją drogą miał chyba problem z alkoholem i na głowie mam oczywiście końcówkę od MOP-a, końcówka rzecz jasna używana a papieros jest tylko na pokaz. Nie promujemy palenia na tym blogu. I praca w restauracji dała mi też pierwszy raz od dawna trochę zabawy. Praca z młodymi ludźmi w samym centrum Wielkiego Miasta to było coś fajnego. Poznawałem wiele fajnych osób, i poza samą pracą oraz przełamywaniem swoich barier, mogłem w końcu pozwolić sobie na zabawę. Czerpałem dużą radość z samej pracy kelnera, ponieważ ciągle działo się coś ciekawego, a po pracy bardzo często była okazja wyskoczyć gdzieś ze znajomymi. Poznawałem coraz to nowe osoby i ani się obejrzałem, a w moim otoczeniu pojawiło się dużo dziewczyn. Zdecydowanie odżyłem i zacząłem czerpać więcej radości z życia. Jeździliśmy ze znajomymi na wakacje lub w góry, a często po pracy odwiedzaliśmy pobliskie kluby w poszukiwaniu płci przeciwnej. Miałem kilka przelotnych romansów i jeden dłuższy związek z barmanką z naszej restauracji, która zresztą przyszła do pracy po moim ogłoszeniu, które było na zdjęciu wcześniej. Wciąż jeszcze musiałem walczyć jednak ze sobą i ze swoimi demonami, ale moje życie nabrało zdecydowanie lepszych barw. W 2016 roku w restauracji poznałem również moją obecną narzeczoną, z którą planujemy ślub w następnym roku, czyli w roku 2020. Jeżeli szukasz rady, tak przy okazji, na poderwanie płci przeciwnej, to zdradzę Ci sekret, musisz stać się po prostu lepszą i bardziej atrakcyjną osobą. I tutaj na zdjęciu zobaczysz troszeczkę wspomnień. Był to rok 2014 i wakacje w Miennie, czyli tak zwana Polska Ibiza, i były to wspaniałe wakacje, i wakacje te były kwintesencją tamtych moich czasów pracy w gastronomii, zabawy, pracy raz jeszcze i naprawdę fajnych wspomnień. Jedno z tych zdjęć to zdjęcie z klubu z dziewczyną ze Szwecji. Która była moją dziewczyną przez dwa dni, a kolejne zdjęcie to zdjęcie na plaży z przypadkowo spotkanymi osobami i nie jest to zachód słońca, jest to wschód słońca. To taka ciekawostka. Ok, jedziemy dalej. Znajdź pomysł na siebie. Pewnego dnia mój kolega z pracy, Kellner, też, z którym często dyskutowaliśmy na temat rozwoju osobistego, książek, pomysłów na biznes, polecił mi pewien kanał na YouTubie. Był to kanał o biznesie, rozwoju osobistym i o biznesie online też. Byłem już po lekturze wielu dobrych książek i moje przekonania na temat tego, co mogę w życiu, były już zupełnie odmienne niż kiedyś. Wiedziałem, że mogę w życiu osiągnąć coś więcej i byłem w dobrym momencie, w dobrym momencie zostałem naprowadzony na temat biznesu online. Po kilku latach szukania, po przeprowadzce do Krakowa i po kilku... Przepraszam, po kilkukrotnej zmianie pracy udało się, znalazłem pomysł na siebie, i był to właśnie biznes online. Pozwalał mi on połączyć moje unikatowe zdolności, tworzenie grafiki, filmów z czasem po prostu produktów w internecie oraz zaspokoił moją introwertyczną naturę, która uwielbiała po prostu pracę w samotności. To było, yy, To było to. I byłem niesamowicie zafascynowany tym, jak znalazłem ten pomysł na siebie w takim razie. Tutaj masz zdjęcie. Zobacz sobie. W 2016 roku zacząłem wydawać swoje pierwsze książki. Po niezbyt udanym Kraków Party Guide, mojej pierwszej książce, wydałem prosty poradnik dla kobiet, który też tutaj jest na zdjęciu po lewej na dole. I on stał się bestsellerem w swojej kategorii na Amazonie. Biznes Online. To temat bardzo pociągający dla osób, które lubią pracować w samotności i które chcą rozkręcić swój biznes stopniowo po godzinach. W szczególności zainteresowałem się tematem Amazona i wydawaniem swoich książek za granicą. Mój pomysł na siebie zaczął kiełkować w mojej głowie i nie było już odwrotu. Pomysły na książki zaczęły pojawiać się masowo. Postanowiłem wydać swoją pierwszą książkę zatytułowaną Kraków Party Guide. Jako, że przez jakiś czas bardzo chętnie korzystałem z nocnego trybu życia, byłem w końcu kelnerem w Krakowie i odwiedziłem wiele fajnych miejsc w tym mieście, to zdecydowałem wydać właśnie książkę, przewodnik na temat życia nocnego w Krakowie. Jak widzisz, zmiana pracy i szukanie nowych możliwości doprowadziły mnie nie tylko do mojego pomysłu na siebie i na mój biznes, ale też dały mi mnóstwo zabawy po pracy, a wspomnienia są bezcenne i dzisiaj o wiele fajniej. Dzięki temu każdy dzień mija. Potem już wszystko działo się troszkę samo z siebie. Pierwsza książka nie była zbyt udanym produktem, mówię o Kraków Party Guide, ale zainwestowałem wiedzę w kurs online i dzięki nowej wiedzy zacząłem publikować właśnie poradniki w formie e-booków na Amazonie. Wydałem wtedy dwie książki, Ym... I, yy, przepraszam sekundkę, wydałem wtedy dwie książki jednocześnie i jedna z nich stała się bestsellerem na Amazonie swojej kategorii. Moja motywacja była coraz większa i wiedziałem, że mam już pomysł na siebie w postaci właśnie publikacji książek na Amazonie. Był to rok 2016 i wydałem wtedy kilkadziesiąt produktów. Zarabiałem stopniowo coraz więcej i moje życie z każdym dniem stawało się coraz lepsze i coraz ciekawsze. Działaj aktywnie, a okoliczności zaczną ci sprzyjać. Dostałem również bardzo dużą pomoc od pewnego Belga. Poznałem go podczas promowania mojej bestsellerowej książki w grupie na Facebooku dla osób wydających książki. Pan ten był wydawcą książek na Amazonie i stał się wtedy moim mentorem. Posiadał mnóstwo produktów oraz własne kursy online. Jednak widząc chyba we mnie potencjał, postanowił mi pomagać za darmo. Przez wiele miesięcy uczył mnie, jak skutecznie publikować duże ilości książek na Amazonie. Otrzymałem od niego setki bezcennych rad, które wykorzystuję do dzisiaj nie tylko na Amazonie, ale w biznesie online w ogóle czy w życiu. Bez niego prawdopodobnie nie powstałby ten blog. Zostałem nawet menadżerem restauracji, w której pracowałem wtedy jako kelner. Było to trochę zabawne, bo jeszcze 3 lata wcześniej nie nadawałem się kompletnie do niczego. Przynajmniej tak mi się wydawało. Trochę mnie to na jakiś czas odsunęło od Amazona i od biznesu online, ale praca menadżera była dla mnie najlepszą szkołą życia i stałem się dzięki niej o wiele silniejszym człowiekiem. Mój charakter dostał bardzo intensywny trening wytrzymałości, o jakim nigdy nawet nie marzyłem i chyba nie chciałem marzyć. Nie było to wcale przyjemne, ale było to dla mnie bardzo dobre. Dzięki temu stałem się o wiele bardziej silniejszym i dojrzałym facetem. I tutaj na zdjęciu możesz zobaczyć mnie w 2016 roku w restauracji jako menadżer. Nie było lekko, ale zdecydowanie było warto. <laughs> warto dodać, że wiele prostych książek wydanych na rynek światowy powstało za lodówką z piwem na ledwo działającym starym laptopie służbowym. I jak już masz pomysł na siebie, to się go trzymaj. Pomimo ciężkiej oraz bardzo pochłaniającej pracy menadżera postanowiłem skupić się na Amazonie i na publikacji książek. Wydałem wtedy w ciągu kilku miesięcy setki produktów, które do dziś dają mi w pełni automatyczny, pasywny dochód każdego miesiąca, i produkty te sprzedają się nawet w ilości kilku tysięcy sztuk na miesiąc. Pamiętaj, dlatego. Nie odpuszczaj swojego pomysłu na siebie. Jak już poczujesz, że to co robisz jest tym, co chcesz robić, to walcz o to. Cokolwiek to jest, nigdy nie będzie idealnego momentu na realizację Twojego pomysłu. Wyjście z obecnej sytuacji niewygodnej w Twoim życiu wymagać będzie podwójnej pracy i jeszcze większej Twojej niewygody. Twój pomysł na siebie wiązać się będzie prawdopodobnie z zarabianiem pieniędzy, ścieżką zawodową lub może z własnym biznesem. Przez jakiś czas, może rok lub dwa, będziesz musieć pogodzić dotychczasowe zajęcie z nowym pomysłem. Każdy musi zarabiać na życie i nawet najlepsi na świecie musieli często na początku zmierzyć się z pogonią za marzeniami i jednoczesnym zarabianiem na życie. Teraz widzisz na zdjęciu mnie w 2018 roku na dachu krakowskiej kamienicy na ulicy Świętego Tomasza 18, gdzie była restauracja, w której pracowałem jako kelner i jako potem menadżer. Posiadałem wtedy już 600 produktów na Amazonie, a mój blog świetnie się rozwijał, ale wciąż jeszcze jakiś czas pracowałem jako menadżer i posiadałem trzy źródła dochodu. Tutaj na zdjęciu widzisz mnie szczęśliwego o zachodzie słońca, był to bodajże maj. W tle Piękny Kraków, Kościół Mariacki i wspaniałe chwile w moim życiu. Jak różne jest to zdjęcie od tych zdjęć pokazanych na początku jeszcze z roku 2018, 2012. Przepraszam. Jaka jest duża różnica. Jednak to jest właśnie kluczowy moment, który określi, czy Twój pomysł na siebie zrealizujesz, tak? czy swój pomysł zrealizujesz. Czy starczy Ci sił, aby przetrwać w momencie przemiany. Tworząc na przykład swój biznes po godzinach pracy, czytając książki i ucząc się nowych rzeczy w tych ciężkich dla Ciebie chwilach, pokazujesz właśnie, jak bardzo pragniesz czegoś więcej. Ja teraz, gdy rozwinęłem swój biznes i nie muszę pracować na etacie, mam o wiele łatwiej. Jednak doskonale pamiętam czasy, gdy pracowałem po kilkanaście godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, aby wyrwać się z pracy w restauracji. Nie ma innej drogi i nie ma drogi na skróty. Jak znaleźć pomysł na siebie, czyli siła wiary we własne możliwości? Wiara jest niezbędnym elementem kreującym gatunek ludzki. Wiara to zaufanie w coś, czego nie możesz sprawdzić i dotknąć. Skąd wiesz, czy twój pomysł na siebie, lub na przykład dany pomysł na biznes nie wypali? Jak powstały piramidy? Jak polecieliśmy na księżyc? Takie małe i duże osiągnięcia zostały zrealizowane właśnie, ponieważ ktoś miał odwagę wierzyć w to, że można tego dokonać. Tylko, mając wiarę i przekonanie, jesteśmy w stanie działać przez wiele lat w kierunku naszych celów i pomysłów. Jeżeli uwierzysz, że za kilka lat możesz robić coś wspaniałego każdego dnia i tworzyć aktywnie swoje życie, to jesteś w stanie to osiągnąć. Tutaj na zdjęciu widzisz mnie na Malcie, a za mną Morze Śródziemne, fale i bardzo, bardzo motywacyjny widok. Nie byłoby to możliwe właśnie bez wiary. Ja czytając książki uwierzyłem, że mogę być kimś więcej. Możliwe jest stworzenie swojej firmy i wstawanie każdego dnia z uśmiechem na twarzy. Możliwe jest mieszkanie w fajnym miejscu i posiadanie idealnego partnera. Tak samo jak możliwe jest odrzucenie wielu rzeczy, które nam po prostu nie odpowiadają. Ja jeszcze 10 lat temu byłem w nałogowym palaczem i imprezowiczem. Żyłem w związku, który mi bardzo nie odpowiadał oraz miałem, nie miałem pomysłu na siebie. Każdego dnia wstawałem do pracy, której nienawidziłem, jeżeli oczywiście akurat miałem pracę. I z całych sił chciałem się tego życia pozbyć. Niestety przez długi czas nie wiedziałem, jak to zrobić. Dlatego pamiętaj, wiara pomoże Ci zmieniać właśnie Twoje życie na lepsze i realizować z czasem pomysły, które na pewno pojawią się na Twojej drodze. Wiara pomoże Ci też wytrwać w oczekiwaniu na możliwości, które przyniesie Ci życie. Wiara to większa część sukcesu, czyli zasada 80-20. Pomysł na siebie na pewno się pojawi, jeżeli będziesz aktywnie działać i wierzyć, że możesz coś zmienić. Żeby jednak pomysł na siebie dobrze wykorzystać i nie zmarnować szansy na szczęście, musisz kolejny raz uwierzyć, że dasz radę. Jeżeli aktywnie działamy, to w naszym życiu pojawi się przynajmniej kilka większych możliwości. Może już niektórych szans nie wykorzystasz, jednak na pewno jeszcze sporo okazji przed tobą. Pamiętaj jednak, że bez wiary nawet najlepszy pomysł na siebie zostanie niewykorzystany. Musisz się przygotować mentalnie i działać każdego dnia, żeby taki pomysł, który nadejdzie, dobrze wykorzystać. Dlatego tak ważne jest karmienie swojego umysłu pozytywnymi przekonaniami z książek, z porannych nawyków lub na przykład z afirmacji. Tutaj na zdjęciu widzisz mnie na Malcie kolejny raz i jest to spełnienie moich marzeń, czyli wspaniałe wakacje w zimie, w ciepłym kraju, połączenie wypoczynku. Oraz pracy zdalnej nad moim blogiem od Kelnera do i jest to właśnie pokazanie spełnienia moich marzeń, które wydawać by się mogły jeszcze kilka lat wcześniej są kompletnie nieosiągalne. Także jak znaleźć pomysł na siebie? Zasada 80-20 mówi, że 20% sukcesu to wiedza, a reszta to Twoje nastawienie. Możesz mieć najlepszą wiedzę na świecie i ona jest przydatna, ale bez wiary i bez pracy nad Twoim pomysłem na siebie odniesiesz porażkę. Dlatego działaj, próbuj nowych rzeczy i szukaj pomysłu na siebie. Gdy ten pomysł już odnajdziesz, to będziesz osobą, która jest gotowa do działania. W moim wypadku lata szukania pomysłu, praca w restauracji, czytanie książek oraz ciężkie chwile sprawiły, że gdy odnalazłem swój pomysł na siebie, to już byłem gotowy do działania. Wiedziałem, że publikacja książek to jest to, co kocham, i to, co chcę robić. Kolejnym pomysłem był mój blog od kelnera do milionera, który opiera się na pokonywaniu moich własnych słabości, wychodzeniu z dołka i pomaganiu innym osobom po poprawie swojego życia. Jak znaleźć pomysł na siebie, czyli o zmianie swoich przekonań. Jeżeli uważasz, że ci się uda, to masz rację. Jeżeli uważasz, że ci się nie uda, to też masz rację. Jak znaleźć pomysł na siebie? Uwierz, że ten pomysł odnajdziesz i zacznij działać. Próbuj nowych rzeczy w swoim życiu. Jeżeli jesteś w kiepskiej sytuacji życiowej, to zastanów się, co ci nie odpowiada i czego chcesz od życia. Może na początek zmiana pracy lub otoczenia ci pomoże. Na zdjęciu widzisz mnie w roku 2018 na sesji zdjęciowej na potrzeby mojego bloga od kelnera dominana.pl i zobacz, jaka zmiana zaszła w przeciągu 6 lat od roku 2012, który był na początku tego filmu, na początku tego artykułu. Potem zacznij szukać wiedzy i inspiracji. Przeczytaj kilka dobrych książek i poszukaj kogoś, kto Cię inspiruje. Może być to nawet osoba na YouTube, która według Ciebie jest ciekawym wzorem do naśladowania. Znajdź sobie mentora i zmieniaj swoje myślenie. Jednak przede wszystkim działaj, próbuj nowych rzeczy i nie bój się zmieniać tego, co Ci nie odpowiada. Cokolwiek to jest, Działaj i szukaj nowych inspiracji. Z takim podejściem poznasz nowe osoby, zdobędziesz nową wiedzę i Twoje myślenie będzie bardzo szybko się zmieniać. Z czasem pojawią się pomysły na to, co robić i pomysły na siebie. Dzięki wielkie za oglądanie i za słuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to Daj łapkę w górę, subskrybuj i zapraszam serdecznie do innych moich filmów. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu, na pewno odpowiem i z chęcią podyskutuję na temat podjęty w tym odcinku. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie hej!